Jezu. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym przesadzimy moje papracie, te wielkie matcha. No i tak, pacjentki, jak dobrze wiecie, są dwie. To są paprocie, które wiszą na wejściu do wnęki sypialnianej. One są oddalone mniej więcej 5 metrów od okna południowego, które jest zabudowane balkonem i one są podwieszone pod sufitem. Dlatego tego światła za dużo nie mają. I teraz powiem Wam coś bardzo wstydliwego, a mianowicie to, że nie przesadziłam ich od momentu zakupienia. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że kupiłam je 1,5 roku temu. Kupiłam je w zimę nie chciałam ich przesadzać, postanowiłam, że zrobię to w wiosnę i chyba moim błędem było to, że nie określiłam sobie, w którą wiosnę. Ale no dobra, no słuchajcie, dzisiaj naprawiam swoje błędy i przesadzam te dwie piękne paprocie. Trochę boli mnie już ręka, więc je sobie opuszczę. Nie wiem, wy chyba teraz ich nie widzicie. Dobra, czyli ja jednak muszę ją trzymać. Kupiłam sobie ziemię do paproci. O, to teraz właśnie pokażę Wam tę ziemię. Jak zwykle jest zorganizowanie. Kupiłam sobie ziemię z Wokasa, ziemię do paproci. Nigdy nie korzystałam jeszcze z podłoży tej firmy, ale moja koleżanka Angelika korzystała kiedyś z Wokasa, tylko z jakiejś innej mieszanki, to znaczy do innej grupy roślin i bardzo polecała, dlatego też postanowiłam jej zaufać i kupiłam ziemię. No, podłożę do paproci i już Wam mówię, co tu jest. Powinno być dużo torfu. Mamy tak, słuchajcie, nie ma podanego procentowego udziału danych składników, ale cały skład wygląda następująco. Torf wysoki, torf niski, kora kompostowana, piasek, kompost zielony, perlit, kruszywa porowate, zeolit, kreda, nawóz wieloskładnikowy długodziałający. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Pamiętajmy, że tutaj te rośliny, to znaczy te dwie paprocie, będąc w podłożu produkcyjnym, były w samym torfie. W tym torfie na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wartości odżywczych i to, co ja zauważyłam i to, co mnie martwiło, to, co mnie nie martwiło w zimę, a martwi mnie trochę teraz, to to, że w zimę te paprocie delikatnie podupadły na zdrowiu. Co mam na myśli? Niektóre listki zasuszały końcówki. Niektóre, nazwijmy to, pędy w ogóle łamały się w połowie. Niektóre w ogóle nie wychodziły. Ta roślina nie wyglądała tak bujnie jak podczas lata. I myślę, że to nie była kwestia zimy, tylko to była kwestia tego, że one były po prostu w podłożu produkcyjnym, które żadnych składników w sobie nie miało. Dlatego późno, bo późno, ale przesadzam. Zmieniam kadr i wracam do Was już za chwilę, bo nie tylko sobie przesadzimy, ale też ja mam nożyczki, więc pousuwam również te części rośliny, które już nie żyją, które są brązowe, zasuszone. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. I to, z czego dzisiaj sobie zdałam sprawę, jak myślałam o tym odcinku, to jest to, że ja do przesadzania mam ziemię, a nie mam doniczek i nie wiem, jakoś, jakby to powiedzieć. W mojej głowie to było tak oczywiste, że ja je sadzę do tych samych doniczek, nie wiem z jakiego powodu, że nie mam większych doniczek, więc jak się okaże, że tutaj system korzeniowy jest za duży na tę doniczkę, to będę myślała i będę ściągała jakieś doniczki z balkonu. Bratki są w takich dużych, więc może te, no zobaczymy. Wiecie, akurat pralka zaczęła wirowanie, mam nadzieję, że tego jakoś za bardzo nie słychać. Tak jak teraz widzicie, tak wygląda sam środek, tak to nazwijmy, doniczki. Bardzo tutaj te kłącza są na wierzchu, te korzenie są na wierzchu, tak mi się zdaje. I nie wygląda to niezbyt, nie wygląda to interesująco. O, wygląda to niezbyt interesująco. To, od czego najpierw zaczynam, to jest czystymi nożyczkami usuwam te części rośliny, które są zeschnięte, jak na przykład tutaj ten patyczek, po prostu już patyczek. Nie wiem, czy ja tutaj dużo znajdę takich części, ale no ja tutaj też jakiś czas temu tę roślinę ogarniałam, ponieważ w przeciągu tego, jak miałam ją 1,5 roku, ja tak mniej więcej, słuchajcie, wiem, że to nie jest za często, przyznaję się, ale tak z 3-4 razy ją przejrzałam i pousuwałam tutaj z doniczki takie nieżywe już części rośliny. To co mnie, może nie tyle nawet co pociesza, tylko to co mnie cieszy, to jest to, że ja tutaj widzę bardzo dużo nowych przyrostów.
idących ze środka do niczki. O, zobaczcie, tutaj jest idealny dowód na to, co mówiłam. Zobaczcie, ten liść, nie wiem, czy go widzicie, ten liść tutaj jest zdrowy. To znaczy, jest trochę wygięty, to jest kwestia tego, jak on wyrósł, natomiast on jest zdrowy, a on jest tutaj złamany. Więc nie mam pojęcia w ogóle, jak on się trzyma. Dobra, nie będę go ucinała, bo jak żyje, to żyje. Nie ma tutaj zbyt wiele części, które ja mogę odciąć, na szczęście. I złapałam się na tym, że mówię pędy, natomiast u paproci to jest liść. Ta całość to jest liść, a to nie jest tak, że to jest pęd, a to jest liść, tylko to jest liść. Natomiast ja już mam przyzwyczajenie chyba takie z aroidów na przykład, że łodyga jest pędem, a liście są liśćmi, ale u paproci to jest liść. Wiecie co, myślę, że możemy śmiało spróbować sobie już ją z tej doniczki wysadzić. Zobaczymy, akurat ten egzemplarz nie miał zbyt wielu rzeczy, które ja mogę odciąć, więc okej. Okay. Tutaj jak widzicie, o tutaj Wam pokażę, tutaj są listki zaschnięte na końcach, ale ja już jak widać go przycinałam, już nie będę jej maltretowała, trudno. Ta paprotka wisi, ta paprotka. Nephrolepis biserrata macho jest podwieszony, tak jak mówiłam, i cała kaskada tych liści spływa, więc jakieś tam takie podsuszone brązowe końcówki aż tak nie są widoczne chyba. To znaczy dla mnie, no jakoś mi to tak bardzo nie przeszkadza. Czasami podetnę, jak mam taki dzień, że mam za dużo czasu i chodzę i szukam sobie zajęcia. Ale zazwyczaj... A, czekajcie, ja sobie tacę pod to podłożę. Ale zazwyczaj te listki, jak są podsuszone, to już takie są. Okej. Okay. Dobra, ładnie, bardzo ładnie wyszło. Tę roślinę kilka dni temu podlałam, kilka dni temu w przypadku paproci akurat u mnie i z tym podłożem to jest tak, podlewam mniej więcej co 5 dni. A ja te paprocie podlewałam wczoraj chyba, nie, przedwczoraj, jakoś tak. Bardzo ładne kłącza, tu jakie bialutkie, świeżutkie. Po tej stronie to samo, dobra, wiecie co, ta roślina tutaj ma, tak po przypatrzeniu się przez 10 sekund, ma zdrowy system korzeniowy, bardzo się cieszę. To, co by mi się przydało, to teraz jakiś patyczek, żebym sobie mogła wygrzebać to podłoże z pomiędzy, ale tutaj będę bardzo delikatna i jakoś tak delikatnie palcami sobie poradzę. Paprotki nie wymagają zbyt częstego przesadzania. Zazwyczaj raz na rok i do też nie wiadomo jak większej donicy, zazwyczaj o jeden rozmiar większej. Jak dobrze wiemy, paproć najlepiej się czuje w nieustannie wilgotnym podłożu, a podłoże produkcyjne, które jest tak jak w tym przypadku torfowe, ma zdolności do utrzymywania tej wilgotności, wilgoci przez dłuższy czas. Dlatego tak jak uważam, że każdą roślinę należy przesadzić po zakupie z podłoża produkcyjnego, tak w przypadku niektórych roślin, jak trochę z tym będziemy zwlekać, może nie tak jak ja, półtora roku, to tego jakoś szczególnie nie zalecam. Natomiast jeżeli trochę z tym będziemy zwlekać, to są rośliny, które sobie w tym podłożu lepiej lub gorzej poradzą, natomiast mówiłam o tym w którymś odcinku, one... A nie, nie mówiłam chyba. Żadnej rośliny nie możemy w podłożu produkcyjnym zostawić na zawsze. Być może ja w ogóle w ostatnim momencie tę ziemię, to podłoże zmieniam, ponieważ prawda jest taka, że to jest trochę tak jak z sadzeniem rośliny w samej osłonce. Jakiś czas ta roślina tam przeżyje, ale ona w końcu padnie, tak czy siak. I tak samo jest z podłożem produkcyjnym. Jakiś czas ta roślina będzie stała, będzie rosła, będzie mówili, nie no, co ty, słuchaj, ja nie przesadzałam i w ogóle super rośnie. Ale niestety w pewnym momencie ta roślina padnie. Więc gdy mówię o tym, że możemy te rośliny trochę dłużej przetrzymać w tym podłożu, to mam na myśli naprawdę chwilę, to znaczy, wiecie, jeszcze nie mamy podłoża, jeszcze nie kupiliśmy, albo jesteśmy gdzieś tam, wyjeżdżamy, coś takiego. I takie rośliny, które się na nas aż tak nie obrażą za pozostanie w podłożu produkcyjnym, to na przykład, czekajcie, bo ja w sumie robiłam to wszystko, a wy nic nie widzieliście. Nie wiem, jakoś tak nie przemyślałam. To, co zrobiłam, to tak ja delikatnie, naprawdę staram się delikatnie, tak wysłupuję tak to podłoże spośród korzeni,
ale no paproć ma takie korzenie, z których na pewno nie uda mi się całości wyplątać. To była dygresja, a teraz wracam do roślin, które nam w miarę wybaczą takie podłoże produkcyjne. To będą paprocie, na pewno. To będą wszystkie marantowate, czyli kalate, ktenante, maranty. Jakbym miała, z tymi roślinami mam doświadczenie, że zostawiłam je w podłożu produkcyjnym i im było ok. Ale jakbym miała jeszcze tak, nazwijmy to, strzelać, biorąc pod uwagę, jakie mam doświadczenia i jakie rośliny potrzebują nieustannie lekko wilgotnego podłoża, to powiedziałabym, że również cissusy by sobie poradziły, również asparagusy. Kogo bym tam mogła jeszcze wymienić? Kto jest takim jeszcze wilgociolubem? No myślę, że te najbardziej tak naprawdę. Na pewno są jeszcze jakieś rośliny, które by sobie w podłożu produkcyjnym chwilę przeżyły, no ale to jest właśnie chwila. Rośliny, które by się za nas obraziły za pozostanie przez dłuższą chwilę w podłożu produkcyjnym, to są na przykład choje, sansevierie, kaktusy, sukulenty, epifity, tak już w ogóle. Co tam jeszcze? Zamia. Czyli te rośliny, które aglaonemy na pewno, te rośliny, które jakby mają, jak to powiedzieć, zalecone, że muszą bardzo dokładnie przeschnąć przed kolejnym podlaniem, muszą mieć moment, kiedy te korzenie przeschną, to właśnie te rośliny podłoża produkcyjnego na dłuższą chwilę nam za bardzo nie wybaczą. Jak widzicie, ja trochę sobie wytrzepuję teraz to podłoże produkcyjne, ale chyba trochę mi się z tym zejdzie, także słuchajcie, widzieliście już, jak ja to sobie wygrzebuję, a ja teraz wyłączę kamerę, całe baterii na pewno dzisiaj starczyło i nie było takich przebojów jak ostatnio i będę tutaj siedziała i grzebała. Także zaraz do Was wracam, mam nadzieję z dość nieźle oczyszczoną bryłą korzeniową. Wracam do Was, cała w ziemi. Oj, o nie, ojejku, odłożyłam sobie tutaj taką młodą mini sadzonkę i ją zgniotłam kolanem. Dawno nie czułam się tak głupio. Tyle już tego podłoża stąd wyjęłam, że już starczy, bo jak już będę bardziej grzebała, to na 100% uszkodzę korzenie. Myślę, że i takie mogłam trochę uszkodzić. Niestety. Czekajcie, się do Was odwrócę chociaż. Natomiast bryła korzeniowa tutaj jest bardzo duża, jest bardzo zdrowa, więc mam nadzieję, że jeżeli tutaj byłam w jakimś stopniu niedelikatna, to roślina mi to wybaczy. Postanowiłam, że zostajemy przy tej samej doniczce. Kurczę, nie no. Za mała, ona jest za mała. Dobra, wiecie co? Tak postanowiłam, że sekundę później zmieniłam zdanie. Dobra, wiecie co? Idę zobaczyć, co jest na balkonie. Muszę znaleźć większą doniczkę po prostu. No nie wiem. Dobra, trzymajcie kciuki. Dobra, zobaczcie, znalazłam bratki, które ostatnio bardzo płakały, bo wyjechałam na ten ciepły weekend i nie podlałam ich. Przepraszam bardzo. One mają dużą doniczkę, szarą. Ona też ma tutaj na rantach ma również otwory, żeby przepleść jakiś sznurek. Ja ten sznurek gdzieś mam, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Ale to, co jest najlepsze, to... Słuchajcie, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Ale te doniczki są w donicy, która nie ma odpływów, więc ja muszę jeszcze tak rozgrzać lutownicę, żeby lutownica przepaliła mi ten plastik. Także trzymajcie kciuki. Część druga. Zrobimy sobie porównanie. Zobaczcie, w takiej doniczce paproć była, w takiej doniczce paproć będzie. Zrobiłam już otwory, okazało się, że był jeden otwór. Zrobiłam cztery, teraz jest pięć. A jeszcze tak spróbuję Wam, nie wiem czy to będzie widać. O, spróbuję Wam pokazać obok siebie, jaka jest różnica. Nie no, świetnie to widać. Słuchajcie, tak to jest jak ja... nic nie widzę. Wróciłam do Was. W międzyczasie całe mieszkanie było w podłożu. Całe. No bo musiałam jeszcze bratki przesadzić. To, co jeszcze oprócz dziurek zrobiłam, to jeszcze umyłam tę doniczkę, bo tutaj były już widoczne sole mineralne, które wyszły. No i jeżeli, wiecie, tu mogło być jakieś żyjątko. Jeżeli ono tutaj było, to mam nadzieję, że już go nie ma. No i teraz zaczynamy sobie akcję przesadzania. Dla zachowania pozorów porządku kładę sobie tutaj tacę. Utknęłam teraz z tą paprocią w ręku. Przesadzanie gigantów mnie autentycznie przeraża, bo nie dość, że
Trzeba to wszystko podnieść, nie złamać, naprawdę nie połamać tych pędów czy liści. Jakoś w ogóle to trzeba wyjąć z tej doniczki, co nierzadko jest o dużym problemem. To jeszcze fakt, że wymiana podłoża u dużej rośliny może zakończyć się jej zamieraniem, to może się wydarzyć, ponieważ roślina przeżywa szok, ponieważ podczas przesadzania uszkodzimy jej korzenie, czy po prostu roślina się na nas obrazi. Wiem, że to jest mało fachowe określenie, natomiast niektóre rośliny właśnie tak się zachowują i mówię o tym wprost. Dobrze, to co teraz mówiłam, to co teraz zrobiłam, to wsypałam tutaj podłoże, myślę, że mniej niż 1/3. Za chwilkę Wam do kamery pokażę na dłoni bardzo czystej, jak to podłoże wygląda. A teraz zaczynajmy przesadzanie. Dobra, chowam wszystkie korzenie, nic nie widzę. Dobra, o fajnie, w ogóle przez chwilę bałam się, że ta donica może być jednak za duża. Natomiast teraz jak już włożyłam tę bryłę, to widzę, że jest akurat, jest w porządku. Tutaj bryłę położyłam, tak to nazwijmy, mniej więcej po środku donicy i po całym okręgu mam mniej więcej po centymetrze, centymetr przerwy pomiędzy bryłą korzeniową a ścianą nowej doniczki. Także uważam, że to jest idealny wymiar. Dobra, ojejku, olbrzymy są super, ale no tak jak mówię, ich przesadzanie to jest nic przyjemnego. Coś Wam chciałam powiedzieć, tak sobie taplałam się w tej ziemi i tak pamiętałam, żeby coś Wam powiedzieć. Ale co to było? Co to było? Ja mam bardzo słabą pamięć, wiecie, pamiętam dużo rzeczy, jakichś takich mało potrzebnych, ale mam do takich rzeczy na bieżąco. To mam bardzo słabą pamięć i naprawdę nie wiem, czemu tak się dzieje, ale czasem czasem aż nie dowierzam w to, że tak mogę o wszystkim zapominać. Więc to jest takie, wiecie, niepokojące trochę, bo ja raczej wolałabym pamiętać. Mam fajne życie, mam fajnych ludzi wokół siebie, fajne życie z nimi przeżywam, więc chciałabym o tym pamiętać, a się zdarzają sytuacje takie, że sobie zdaję sprawę, że wow. Ktoś mi przypomina o czymś, o tym, co zrobiliśmy, gdzieś byliśmy i ja sobie zdaję sprawę, że kompletnie o tym zapomniałam i pamiętam tylko o tym, dlatego że ktoś mi o tym przypomniał. Sprawdzę, czy w ogóle mam włączony mikrofon, wiecie? Włączony, uff. Dobrze, wiecie co? Gadu, gadu, a ja przesadziłam tutaj paproć. To, czego przy paprociach podczas przesadzania nie możemy robić, to nie możemy zbytnio przygniatać korzeni, czyli nie wciskamy tej ziemi tam. Oczywiście ważne jest to, żeby ta ziemia dotarła, szczególnie tutaj niżej, ponieważ czasami jest tak, że sypiemy i później jak włożymy rękę, to się okazuje, że była po prostu taka poduszka powietrzna i to podłoże dopiero wtedy tam wpada. I okej, możemy to zrobić, ale delikatnie i nie ściskamy tego podłoża, nie ściskamy tutaj korzeni, nie ma takiej potrzeby, a wręcz jest to bardzo niewskazane. Ja lubię podczas przesadzania jeszcze tak sobie obijać doniczkę. Ja to robię z takiego powodu, ponieważ jak tutaj na doniczce, wiecie, jakaś ziemia mi została, to ja oklepuję i ona spada. Ja mam bardziej czystą doniczkę, ale to też jest dobre dla korzeni, ponieważ podczas takiego wstrząsania doniczką bryłą korzeniową, to podłoże tam się delikatnie przemieszcza jeszcze w głąb, także ja jestem zadowolona i roślina jest zadowolona. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że to by było, jeżeli chodzi o tę roślinę, to by było na tyle. Tutaj sobie fajny idzie cały nowy, ładny liść. Dobrze ta roślina wygląda, dobrze to podłoże przede wszystkim wygląda. I teraz tak, te rośliny są powieszone, one są w wiszących doniczkach, to znaczy były. A ta doniczka, owszem, ma dziurki na sznurki, ale gdzie te sznurki są? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzieś na tarasie chyba, na tarasie, na balkonie, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Dobra, wiecie co? Powiem Wam tak, dzisiaj w ogóle miałam tego odcinka nie nagrywać, ponieważ źle się czuję. Przepraszam, że tak do Was mówię w zajęciu się, ale zobaczyłam tutaj. O, siup. Źle się czuję, spałam ostatnio przy otwartym oknie i to była straszna głupota, ale ja po prostu zapomniałam zamknąć to okno. W ciągu dnia było 22 stopnie i nie spodziewałam się, że w nocy ta temperatura aż tak spadnie i się trochę przeziębiłam i się kiepsko czuję.
ale postanowiłam sobie, że nie no, nagrywam dla Was, przesadzamy razem paprocie, ale ten filmik zrobię trochę krótszy i tę drugą paproć przesadzę już teraz sama, a wrócę do Was z finalnym efektem, jak już dwie paprocie będą przesadzone. Także do zobaczenia za chwilę. No dobra, kochani, paprocie są przesadzone. Tę jedną już zawiesiłam, bo prawda jest taka, że jak one dwie leżały na podłodze, to tutaj nie dało się przejść. To jest właśnie efekt tego, że mieszka się w apartamencie. Dobra, zmieniłam im doniczki tak, jak widzieliście. Znalazłam nawet do nich sznurki i one, te sznurki, są dużo za długie. I te paprocie są teraz dużo niżej. Seba twierdzi, że nie będzie nam to przeszkadzało. Ja mam nadzieję, że nie będziemy za bardzo szturchać tych liści. To, co mi się podoba w tym, że one są zawieszone niżej, to jest to, że będzie do nich docierało więcej promieni światła. Dlatego spróbujemy sobie w takim uniżeniu, jak te paprocie będą się czuły. Tutaj Wam pokażę drugą, ponieważ druga jest tutaj pode mną. Proszę bardzo, ta-da-dam. Piękna, wspaniała, cudowna. Powiem Wam, że bałaganu z tym było co niemiara i takie przesadzanie takich wielkich, ziemnych gigantów, no bo wielkie, zawsze umacnia mnie w tym przekonaniu i zawsze jak ta ziemia mi się wala po całej podłodze i ja mam całe paznokcie w ogóle w takim stanie, że nie chcę o tym myśleć. I w ogóle sprzątam tę ziemię i godzina za godziną i dalej ta ziemia jest wszędzie rozwalona, to ja przez cały ten czas powtarzam sobie, hydroponika jest super, kocham hydroponikę, hydroponika to jest to, hydroponika by mi tego nie zrobiła. Więc naprawdę mam nadzieję, że te paprocie najwcześniej przesadzę za rok, jak nie dalej, zobaczymy, chociaż prawdopodobnie za rok będą już wymagały przesadzenia, mam nadzieję, bo jeżeli tak, to będzie znaczyło, że rosną. A teraz razem ze mną zapraszam Was, to znaczy po prostu zapraszam Was do zawieszenia jeszcze tego jednego wielkoluda, dajcie mi sekundę, zmienię tylko kadr i razem, tak jak na otwarcie czegoś przecina się kokardę, tak razem ze mną na uwieńczenie tej wnęki sypialnianej powiesicie paprotkę. Czy ja miałam włączony mikrofon? Miałam. Jestem z siebie zadowolona. Słuchajcie, ja tu jestem, ja tu naprawdę jestem, zaraz do Was dołączę. Dobra, ahoj! Ahoj moi drodzy, witajcie w przestworzach. Wieszamy paproć i ona jest, nie, ona jest dużo za nisko. Czekajcie. Wiecie co, to jest po prostu szkoła przetrwania. Muszę sobie tutaj zrobić supeł, żeby trochę skrócić ten sznurek. Wow, no dobra, wiecie co, te paprotki są teraz naprawdę nisko i nie wiem, czy tak będzie dobrze nam się żyło. Zobaczymy, ale tutaj się zrobiła straszna dziura i tutaj trzeba coś powiesić. Czyli muszę chyba znaleźć gdzieś jakąś trzecią paproć. No dobra, idę już na dół. Mamy to, paprocie są przesadzone, paprocie są powieszone. Są teraz naprawdę nisko i teraz będzie okres, w którym my sobie zobaczymy, czy tak nisko zawieszone paprocie nie przeszkadzają nam w życiu. Chociaż tak jak Wam ostatnio mówiłam, mi w ogóle nie przeszkadza to, że ja się poruszam wśród liści. To jest to, co ja chcę robić, tylko nie jestem pewna, czy ta paproć chce, żeby ją tak cały czas tykać. Jak mam wolniejszy weekend, to paprocie zabieram do wanny i robię im prysznic. To robię w przypadku bardzo niewielu roślin i robię to tylko dlatego, że ja raczej w pokoju mam wysoką wilgotność powietrza. To też jest przez to, że chodzi u mnie nawilżacz, jak jest niska wilgotność. Często tutaj schnie pranie, jest dużo roślin, więc ogólnie tutaj jest wilgotno
i tylko dlatego pozwalam sobie na tego typu rzeczy. Ja fanką zraszania roślin nie jestem w momencie, gdy w pokoju jest niska wilgotność powietrza, bo to roślinom nie pomaga, ale mówię to ze swojego punktu widzenia, ponieważ jest dużo zwolenników zraszania. Mam łzy w oczach i chciałabym, żeby to było z powodu tych pięknych paproci i tego, że je przesadziłam, ale dostałam przed chwilą okropnego ataku kaszlu. Aż się prawie popłakałam. Dlatego też dzisiaj, wybaczcie, że tymi brudnymi paznokciami tak Wam macham. Dzisiaj pozwolę sobie mniej do Was gadać, nie było prawie żadnych dygresji, na koniec również ich nie będzie. Chciałabym Wam o kilku rzeczach powiedzieć, ale po prostu nie mam siły. Idę, słuchajcie, poleżeć i zjeść coś dobrego i to będzie cały mój wieczór. Ostatni filmik, czyli Plant Tour, cieszy się Waszym ogromnym zainteresowaniem. Dostałam od Was mnóstwo pozytywnych komentarzy. Bardzo się cieszę, że nagrałam taki odcinek i jest mi niezmiennie bardzo miło, że on się Wam tak podoba. Dlatego też na pewno będę częściej takie odcinki nagrywała, no ale też nie za często, bo to jakby no nie będzie miało sensu, bo te rośliny oczywiście się zmieniają, ale nie aż tak, żeby robić Plant Tour co miesiąc. Już zaczęłam odchodzić w dygresję. Widzicie? To się w ogóle dzieje samo. Kończę już na dzisiaj. Właśnie zerknęłam na moje łosierogi i nici z leżenia, bo jeszcze łosierogi wymagają namoczenia. Także idę po prostu do roboty. A Wam życzę dobrego dnia i dobrego popołudnia. Dajcie mi znać, czy Wy lubicie przesadzać takie giganty. Bo ja wyobrażam sobie, że to może być satysfakcjonujące. Przesadzanie dużych albo dorosłych roślin. Natomiast dla mnie to jest coś, co spędza mi sen z powiek i coś, co chciałabym robić bardzo rzadko, szczególnie te w podłożu organicznym. To jest tragedia. Dobra, kończę już. Dobrego dnia, dobrego popołudnia i bądźcie zdrowi. Teraz jest taki dziwny okres, także dbajcie o zdrowie i trzymajcie się. Cześć! W ogóle ten liść, zobaczcie, który mówiłam, że trzyma się tutaj tylko na złamanym pędzie, się złamał, więc stało się to. Ja nie chciałam go ucinać, a on sam się złamał, także idzie do wazonu jako ozdoba, a później na...